Jakiś czas temu ktoś z moich odbiorców podesłał mi screen odnośnie tego, że kobiety żyjące w małżeństwach, w których mężczyzna podejmuje ostateczne decyzje, są zmanipulowane i nieszczęśliwe. A ja żyję w takim małżeństwie i przyznam, że jest mi z tym bardzo dobrze. Lubię towarzystwo mądrzejszych ode mnie osób, zatem to raczej nic dziwnego, że przyjęłam oświadczyny od mądrzejszego od siebie i przy okazji odpowiedzialnego mężczyzny. I chętnie z tych cech korzystam, co można uznać tutaj za mój kobiecy przywilej. Witajcie na kanale Ciumkolożka, ja jestem Ewa i dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego słaba i głupia płeć powinna być posłuszna silnym i mądrym mężczyznom. Żartowałam. Korzystając z tego, że to właśnie ten film dzisiaj włączyliście sobie, czy to do siedzenia na kibelku, czy do sprzątania, czy do jedzenia smacznego, chciałabym dzisiaj sobie z wami porozmawiać o odwiecznie trwającej wojnie poglądów dotyczących podziału obowiązków domowo-rodzinnych. Jakby zasadniczo szkoły mamy dwie. W prawym narożniku mamy zwolenników haseł takich jak kobieta do garów, a to facet powinien zarabiać na rodzinę. W lewym narożniku z kolei mamy amatorów poglądu głoszącego, iż kobieta niepracująca to kobieta nieszczęśliwa. Ale zanim przejdziemy sobie do dalszych pogaduszek przy wirtualnej herbatce, moje drogie loszki, moi drodzy loszkowie, chciałabym wznieść toast za naszą psycholożkową społeczność, bo ostatnio stuknęła nam piękna, okrągła sumka. Z tej okazji mam dla was prezent. Bardzo często w komentarzach pod filmami pojawiały się takie zapytajki w stylu: Ewa, co to za piosenka tam na końcu tego odcinka? Więc moi drodzy, tajemnica rozwiana, oto ona. A skoro to jest wybity, to możemy przejść do rozkładania na czynniki pierwsze, do głównego tematu dzisiejszego filmu. Kilka dni temu jedna z naszych loszek podesłała mi na Instagrama post. Instagram pani psycholożka, bardzo fajny Instagram, bardzo ładne zdjęcia, polecam zajrzeć. I był to pewien post autorstwa pani Karoliny Baszak. Pani Karoliny Baszak. Kim jest pani Karolina Baszak? Pani Karolina Baszak, moi drodzy, jest to żona, matka trójki dzieci, aktywistka kobiecości, domowych rybudek ręcznych, tradycyjnych wartości i klasycznego kobiecego stylu. Autorka poradnika Pani Pozna Pana, którym to uchyla rąbka tajemnicy, przepisów na szczęśliwe małżeństwo, jak za czasów dziada Prasian. Oczywiście, jak można było się domyśleć, no to post wywołał gigantyczną główną burzę, zarówno w komentarzach, jak i w sieci. Co w efekcie, tak jak już zdążyła nas historia nauczyć, zakończyło się wyłączeniem możliwości komentowania i wyrażenia swojego zdania dalej pod postem. Czy to w ogóle ma jakąś swoją nazwę? Jakby przepraszanie, ale nie przepraszanie, to jest hajzerowanko. Bo wiecie, ja nie umiem w internety czasami, być może ja to przeoczyłam, czy powiedzcie mi, czy jest jakaś nazwa na zarzucenie kontrowersyjnym tematem, a następnie próbie uciszania głosu ludu w komentarzach. Nie wiem, jest coś takego? Dajcie mi znać. Może słodkoadoizm? Słodkoadoizm brzmi dobrze. No i o co poszło? Nasza droga pani Karolina w swoim poście postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami swoimi przemyśleniami. Jakiś czas temu ktoś z moich odbiorców podesłał mi screen odnośnie tego, że kobiety żyjące w małżeństwach, w których mężczyzna podejmuje ostateczne decyzje, są zmanipulowane i nieszczęśliwe. No więc jak możemy się domyślać, pani Karolina nie zgadza się z tym, że kobiety żyjące w małżeństwach, w których podejmowana jest decyzja przez ich partnera, są zmanipulowane i nieszczęśliwe. I jakby pani Karolina ma do tego prawo. Słuchajcie, co więcej. Ja się z panią Karoliną nawet zgadzam. Powiem, że ilu ludzi, tyle będzie preferencji. I to najzupełniej normalne, że część kobiet będzie wolała realizować się zawodowo i nie będzie czuła powołania do macierzyństwa. Tak samo normalne jak to, że kobieta może dobrowolnie zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz zajmowania się dziećmi i domem. Jakby no, kobieta ma prawo do podjęcia obu tych decyzji, obu tych wariantów. Tak samo faceci. Tak naprawdę to wszystko to jest kwestia dogadania tego w związku, no i podziału obowiązków między sobą, między członkami tworzącymi daną relację. Ale myślę, że warto przy tym wszystkim nie zapominać o konsekwencjach, jakie niosą poszczególne decyzje. Of course, więcej pracując, czy to ojciec, czy to matka, nieważne, zawsze ten czas będzie w pewien sposób bardziej ograniczony. Ale idą za tym większe zarobki. Można sobie pojechać na fajniejsze wakacje, kupić sobie fajny sprzęt. Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę. A rodzicielskimi obowiązkami zawsze można się
podzielić. I to jest wariant obecny w moim życiu. Ja bez pracy bym uschnęła. Uschnęła. Wysuszyła się. Ale zarówno czy ten dobry telewizor, czy jakieś fajne wakacje nie są tymi głównymi argumentami, które przekonały mnie do obrania tej drogi życia. A jest nią po prostu niezależność. Dla mnie największym zagrożeniem, jakie niesie bycie utrzymanką drugiej osoby, jest kompletna zależność od niej. Od jej dobrej i złej woli, od jej humorów, od jej widzimisię. I kiedy wszystko jest JD, to jest JD. Ale w życiu nie zawsze wszystko jest JD. Wiecie, już nie mówię nawet o takich skrajnych przypadkach, kiedy w domu występuje przemoc. Będąc od kogoś finansowo zależnym, opuszczenie takiej osoby staje się piekielnie trudne. I być może ktoś teraz pomyśli. Oto przyszedł pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Ale skoro tak sobie już teoretyzujemy, co w przypadku, kiedy osoba, która nas utrzymuje, na przykład umrze albo ciężko zachoruje? I co z tego, że będzie jakaś tam polisa, jakieś tam ubezpieczenia i te sprawy? Bez umiejętności zarządzania finansami, bez jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, no wcale nie jest aż tak trudno przepuścić naprawdę cholernie dużą ilość kasy. A potem nie pozostaje nic innego, jak usiąść i zapłakać. O nie! Jesteśmy zgubieni! Dodatkowo warto pamiętać, że każda poważna zmiana w naszym życiu niesie ze sobą stres. Stres, który totalnie nie jest obojętny dla naszego zdrowia i który lubi się sumować. Richard Ray. Rachę się pisze. Ale to był taki ziomek, który stworzył listę najbardziej stresogennych sytuacji życiowych. I jak możecie zobaczyć, właśnie ta śmierć, współmałżonka czy rozwód zajmują dumny piedestał w tym rankingu. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące pracy, to przypisane im wartości oscylują tak w granicach 30-40, tak wiecie, plus minus. Jeżeli chodzi o śmierć, współmałżonka i rozwód, no to jest odpowiednio 173 punkty, czyli dużo. A z samych badań tych mądrych panów wynika taka zależność statystyczna właśnie pomiędzy stresorami a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę. Czyli po prostu jakby im więcej skumulowanych jednostek stresowych, tym większe prawdopodobieństwo, że odbije się to na naszym zdrowiu. Nieprzyjemne i nie będzie nam miło, bo to oznacza, że coś jest nieprzyjemnego. Tak, Ewa. Do tej wspomnianej przeze mnie kategoryzacji oczywiście pojawiło się sporo zarzutów, wiadomo, jakby zawsze można coś ulepszyć, psychologia to jest dosyć młoda dziedzina wiedzy, nauki, bla 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 bla, ale mówię wam o tym w celu takiego podkreślenia, że w ciężkich sytuacjach stresowych moim zdaniem nie warto dokładać sobie kolejnych potencjalnych stresorów. I jeśli można im w pewien sposób jakoś zapobiec, to myślę, że warto. Więc jak mówiłam, na początku nie było aż tak źle z tym postem, zaczynał się całkiem okej, tylko potem było już troszeczkę gorzej. A ja żyję w takim małżeństwie i przyznam, że jest mi z tym bardzo dobrze. Lubię towarzystwo mądrzejszych ode mnie osób, zatem to raczej nic dziwnego, że przyjęłam oświadczyny mądrzejszego od siebie i przy okazji odpowiedzialnego mężczyzny. I chętnie z tych cech korzystam, co można uznać tutaj za mój kobiecy przywilej. No i dobra, tutaj zaczęły pojawiać się już nam pierwsze kwiatki. Bardzo nie podoba mi się takie wartościowanie drugiej osoby, z którą jest się w relacji, przy jednoczesnym zaniżaniu tej wartości własnej osoby. Mój partner jest mądry, mądrzejszy ode mnie. Czyli w domyśle to ty jesteś ta głupsza. O mądrości i inteligencji to można by rozprawiać godzinami, bo to jest, słuchajcie, temat rzeka. Jednak takie etykietowanie, uogólnianie, tworzenie na tej podstawie jakiejś chorej hierarchii w związku, no niesie, moi drodzy, sporo negatywnych skutków. Oczywiście to jest totalnie normalne, że w innych sferach naszego życia idzie nam lepiej, jesteśmy bardziej uzdolnieni, mamy do tego smykałkę, możemy mieć do czegoś większe predyspozycje albo dysponować większym doświadczeniem, ale uważam, że takie wartościowanie przez nadawanie tych etykiet jest bardzo paskudne i totalnie bezpodstawne. Takim idealnym podręcznikowym związku chodzi o to, żeby sobie, wiecie, pomagać, być komplementarnym. Ciężkie słowo, bez takiego, wiecie, wytkania palcami na zasadzie ja to robię, więc ja jestem tym mądrzejszym w naszym związku. Dobra, pogadajmy sobie o tym na przykładzie, bo na przykładzie zawsze jest łatwiej. Nie ma totalnie nic złego w tym, że w związku na przykład ludzie podzielą się tak, że dana osoba bierze sobie na barki odpowiedzialność za finanse rodziny.
Może w tej dziedzinie ma większe doświadczenie, lepiej mu to idzie, bardziej się w tym odnajduje, whatever. I super, i to nie sprawia automatycznie, że dana osoba, która się tym zajmuje, jest mądrzejsza, a ty w efekcie, że się tym nie zajmujesz, jesteś głupsza albo jakaś gorsza. Po prostu w ten sposób podzieliliście się w swoim ognisku domowym obowiązkami i wypełnianie tych obowiązków idzie tej osobie... Nemuś! Co to? Mój kwiatek. Nemo. Zgadnij, z kogo będzie dywan. Z ciebie. Po prostu tak podzieliliście się obowiązkami i danej osobie dobrze wychodzi ich wypełnianie. I super! Koniec, kropka. Dobra, przeskoczmy trochę dalej w tym poście. A więc czy to oznacza, że nigdy nie podejmuję decyzji samodzielnie? Niekoniecznie. Są takie obszary, w których oczywiście decyduję sama. Ale to oznacza również, że gdy mam wątpliwości, pytam mojego męża o zdanie. Raczej tak. Powinna działać każda zdrowa relacja, że ze sobą rozmawiacie. Gdy nasze podejście się od siebie różni i trzeba wybrać jedną drogę, decyzję podejmuje mój mąż. Nie upieram się przy swoim. Można to uznać za przywilej mężczyzny. Ale czy przywileje to same zalety? Posiadanie władzy to zawsze odpowiedzialność. I to jest zasada, której ja nigdy nie zrozumiem. Nawet jak bardzo bym chciała. Jak mówi klasyk. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. To nie mogę. Powiedzcie mi, co w naszym rozwoju intelektualnym poszło nie tak, że p*** ma być tym argumentem kończącym trudną dyskusję. Ja mam ogólnie bardzo komunistyczne podejście, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. W związku najlepiej jest wtedy, kiedy jest porówno. I zawsze będę przekonywać do tego, że w sytuacji, kiedy obie strony totalnie nie będą w stanie się dogadać, najlepiej będzie, jeżeli stanie na takim pięknym, soczystym kompromisie. Kiedy dojdzie do sytuacji, w której wiecie, obie strony coś zyskują, ale równocześnie coś stracą. Bo w takiej konfiguracji żadna ze stron nie będzie czuła się pokrzywdzona w chwili, w której jedna osoba zostanie ze wszystkim, a druga zostanie z niczym. Przeglądając sobie działalność internetową pani Karoliny, trafiłam również, jak wam wspominałam, na pewien e-poradnik pod tytułem Pani pozna pana. No i znacie mnie, ja nie odpuściłabym sobie, gdybym nie sprawdziła, co ten poradnik skrywa, więc sprawdziłam. No, a powiem wam, że skrywa same perełki. Możemy dowiedzieć się z niego na przykład, że istnieje ogólnie przyjęte kobiece oraz męskie powołanie. Uwaga, będzie prezentacja. Aby prawdziwie poznać siebie i swoją tożsamość, musisz zrozumieć, dlaczego i po co znaleźliśmy się na świecie. Dokąd dążymy? Co jest dla nas nadrzędnym celem w życiu? Te rozważania warto rozpocząć od określenia, kim jestem, jaka jest moja tożsamość. No i locha, o co ci chodzi? Przecież zaczyna się super. Każdy z nas jest indywidualną jednostką i każdy z nas jest jakiś wyjątkowy na swój niepowtarzalny, unikatowy sposób. I warto poświęcić chwilę lub dwie na takie zagłębienie się w siebie i poznanie najbardziej skrywanych zakamarków własnej psychiki. To mogłoby pójść nie tak. Jak można by skiepścić tak piękny początek rozdziału? No nie wiem, może tak czysto teoretycznie napisać słowa brzmiące. Trudno jednak będzie to pojąć, jeśli nie dostrzeżemy, że po świecie chodzą ludzie obu płci, które od siebie istotnie się różnią. Przez to można by przypuszczać, że kobiety zostały powołane do czegoś innego niż mężczyźni. Każda płeć ma inne predyspozycje biologiczne, inną gospodarkę hormonalną i inaczej zbudowany mózg. No teraz się napiję. No oczywiście, że są te różnice, ale patrzenie przez ich pryzmat na wszelkie aspekty naszego życia jest jednym wielkim nieporozumieniem. Czy różnica w posiadaniu pusi albo benisa ma naprawdę wpływać na to, kto smacznie gotuje zupę, albo kto lepiej zna się na finansach i rachunkowości, albo kto lepiej zarządza organizacją zadań w czasie? No nie! Tu główne skrzypce grają nie różnice międzypłciowe, a różnice indywidualne. Bo niezależnie od płci ktoś może mieć dane predyspozycje, na przykład temperamentu, albo uzdolnienia w danym kierunku, albo bardziej rozwinięte umiejętności miękkie, albo być może ktoś być bardziej opiekuńczy, bardziej czuły i to nie jest ze względu na płeć, tylko właśnie ze względu na te różnice w nas jako ludziach. Ogólnie, ludzie. W e-booku pojawia się również przytaczanie dumnie brzmiących wyników badań naukowych. No i zobaczcie, jak mądrze to brzmi. W 2018 roku w magazynie Science, czyli nauka, opublikowano badania pod kątem podejmowanych decyzji, między innymi wyboru ścieżki zawodowej, decyzji finansowych czy edukacyjnych. Jego wyniki dowodzą, że społeczeństwa najbogatsze, najbardziej egalitarne, to jednocześnie te, gdzie różnice płci są największe.
te refery masło maślane, a zupa była zasłona. Słuchajcie, jest taki piękny mem, po prostu perełka wśród memów w mojej galerii na telefonie. I on w bardzo obrazowy sposób przedstawia, dlaczego korelacja nie dowodzi przyczynowości. Korelacja, czyli że dwa zjawiska występują równolegle ze sobą. Bo zawsze może być jakiś trzeci czynnik, który będzie miał na nie wpływ. To, że jakiś kraj jest uważany za kraj bogaty, może wynikać z naprawdę miliona różnych przyczyn, a niekoniecznie z różnic płciowych wśród społeczeństwa, które je buduje. Pierwsze lepsze, co mi przychodzi do głowy, chociażby zasoby naturalne. Takie o, Emiraty Arabskie na przykład, czyli kraj, który należy do jednych z szybciej rozwijających się i najbogatszych państw Azji Zachodniej. Te różnice płciowe są tam bardzo podkreślane, prawda? Ale wiecie, co jeszcze oni tam na przykład mają? Ropę mają, naftową. Ponadto w tym przytoczonym badaniu jest coś, czego ja trochę nie do końca rozumiem. Wyniki tych przytaczanych badań rzekomo mówią o tym, że państwa, których społeczeństwa są egalitarne, czyli że wierzą, że wszyscy ludzie są równi, że wszyscy powinni mieć równe prawa, bla 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 bla. Więc nie rozumiem, skąd tu nagle biorą się cytowane duże różnice płciowe. Tak, z dupy. Skoro mówimy o społeczności, w której kładzie się duży nacisk na równość, to skąd tam mają nagle się wziąć takie wielkie nierówności pod względem płci? Chciałam sobie to doczytać i sprawdzić, bo mówię, dobra, może tam był jakiś błąd w tłumaczeniu, albo, nie wiem, w konstrukcji zdania coś po prostu było nie tak, co sprawia, że ma się wrażenie, że to jest takie masło maślane, które tylko mądrze brzmi i ma poklepać po ramieniu naszą sprzedawaną tezę. Nie wiem. Nie za bardzo też sprecyzowane jest w ogóle, co autor miał na myśli, mówiąc różnice płciowe. Więc nie mam gwarancji, czy faktycznie w oryginale badania się coś takiego znajduje, czy autora e-booka poniosła fantazja, nie wiem. Ale jest to totalnie pogmatwane, niejasne i jeżeli chciałabym żyć sobie w swojej bańce, no to oczywiście to byłaby moja ulubiona lektura i oprawiałabym sobie złotą ramkę i powiesiła nad łóżeczkiem. No, ale mam trochę zarzutów, więc tego nie zrobię. Jednak ja rozumiem tą ideę, która przyświecała w działaniu internetowym naszej drogiej pani Kasi. I ja również uważam, że nie ma totalnie nic złego w tym, jeżeli partnerzy podzielą się tak, że jedno zajmuje się domem, a drugie zajmuje się utrzymywaniem rodziny i pracą zawodową. Jeżeli dwójka ludzi się w tym odnajduje, jest szczęśliwa, jest im dobrze i przy okazji są świadomi konsekwencji i zagrożeń, jakie niesie życie w takim systemie rodzinnym. Żyjemy w wolnym kraju, rób tasy co chce ta. No i myślę, że w takim wypadku też warto pamiętać o tym, że takie wartościowanie tych obowiązków, że kogoś obowiązki są lepsze, inne są gorsze, że jeżeli ktoś zajmuje się tym i tym, a ktoś zajmuje się tamtym, to ktoś jest mądrzejszy, ktoś jest głupszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Nie jest fajne, nie działa dobrze na naszą psychikę, może spowodować, że my będziemy czuć się ze sobą gorzej, będziemy się mniej lubić, nasze poczucie własnej wartości poleci na łeb, na szyję. Myślę, że warto pamiętać o tym, że w maszynie każdy trybik jest bardzo istotny, bo bez tego trybiku dana maszyna nie będzie już działała. No i kompromisy. Ja to będę powtarzała do usranej śmierci. Benis nie jest argumentem kończącym dyskusję. Dziękuję. W ogóle dajcie znać, jak to u was wygląda, czy jesteście zwolennikami tego takiego tradycyjnego podziału obowiązków, czy raczej idziecie z duchem czasu. Chętnie sobie poczytam wasze spostrzeżenia i przemyślenia w komentarzach, bo wy zawsze piszecie tam mądre rzeczy. I ja lubię sobie je poczytać, czasami gdy tak się już położę do łóżeczka i chcę sobie tak, wiecie, zobaczyć, jakich mam mądrych widzów. No dobra, klasycznie, tu sociale, tutaj nie zapomnijcie o lajkach, subach. No i co, moje drogie loszki, moi drodzy loszkowie? Widzimy się w kolejnym filmiku. Bestoski!